Kiedy i co z rewitalizacją? Gdy pana mieszkańcy pytają, to co pan krótko odpowiada? To znaczy tak, obecnie jesteśmy na takim etapie działania, że jest, można powiedzieć, ukończony lokalny program rewitalizacji, przy czym jest on obecnie tutaj poddany pod opinię RDOŚ-u. Po uchwaleniu, znaczy właściwie inaczej po opinii RDOŚ-u będzie ten program uchwalony przez, poddany na sesję Rady Miasta, gdzie radni będą mieli okazję najpierw się z nim zapoznać, a później podejmą decyzję, czy zostanie on tutaj przyjęty przez naszą Radę Miasta, czy też nie. Jeśli zostanie przyjęty przez Radę Miasta, my przekazujemy ten dokument do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski i on powinien być, znaczy planujemy, liczymy na to, że wszystkie te działania powinny zakończyć się w październiku, powiedzmy w połowie albo pod koniec października. Równocześnie w czwartym kwartale mają pojawić się pierwsze konkursy dotyczące właśnie rewitalizacji tego zadania i my przygotowujemy się z naszymi projektami. Mamy tutaj, jak Państwo wiecie, w tej chwili cztery projekty, które będą, z których będziemy je zgłaszać i będziemy składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania na realizację tych zadań. I to powinno, te pierwsze konkursy będą właśnie w czwartym kwartale, potem w pierwszym 2017 roku. I przygotowujemy się do tych działań i myślę, że jesteśmy na ten czas, jeśli chodzi o harmonogramy, w pełni realizujemy ten harmonogram zgodnie z tymi założeniami. Natomiast teraz, jeśli chodzi, bo to pewnie najważniejszy temat, jakie te zadania, to tutaj jak już było to wcześniej przedstawiane, to oczywiście najważniejszy cały projekt dotyczący zagospodarowania tej przestrzeni na przestrzeni w centrum miasta, czyli dwa place, ulica Wyszyńskiego, ale również przyległe ulice, ponieważ jest to konieczność realizacji pewnych zadań właśnie w związku z wcześniejszymi i również badaniami, ale koniecznością poprawy przejezdności przez centrum miasta, tak nieładnie może mówię, ale chodzi o to, żeby komunikacja miejska, szczególnie w trakcie realizacji tego całego zadania, ale również i po, nie ucierpiała w najmniejszym stopniu, czyli przejazd z części ze wschodu miasta, ze wschodniej części miasta, żeby nie była w żaden sposób utrudniona. I tu są pewne działania konieczne i tu będą realizowane nawet w pierwszej kolejności przebudowa ulicy Mickiewicza, ulicy Miłej, częściowo również ulicy Krakowskiej. To będą jakby pierwsze zadania, ale też i tutaj, czyli to jest jakby cały ten projekt w tej chwili zagospodarowania centrum miasta. To jest w tej chwili realizowane, te projekty przez firmę z Gdańska, przez tą firmę Arkon, czyli zwycięzcę tego konkursu na zagospodarowanie, czyli na rewitalizację miasta. Natomiast mniejsze projekty, które również będą realizowane, to jest też jakby w zakresie rewitalizacji, to jest park miejski, to jest
Muzeum Ziemi Rawskiej, to jest również tutaj na ulicy Mickiewicza dawne pomieszczenia po jatkach miejskich. To są te inwestycje, które będą realizowane w zakresie i w ramach rewitalizacji miasta. A jakie to są szacunkowe koszty? Kiedy Pana zdaniem mogłyby te prace takie dla mieszkańców widoczne ruszyć i kiedy mogłyby się ewentualnie zakończyć? Kiedy byście chcieli, żeby tak to się wydarzyło? No bo... Myślę, że pierwsze działania będą już na pewno w 2017 roku i tak jak mówiłem, rozpoczniemy tutaj od realizacji tych drogowych. To na początku na pewno, tak jak mówiłem, będzie to ulica Mickiewicza, ulica Miła, ponieważ tutaj zgodnie z tymi badaniami ruchu drogowego i koncepcją komunikacyjną miasta, one trzeba je będzie przebudować. I pewne skrzyżowania z tym związane również. To na pewno zostanie uruchomione już w 2017 roku, a pozostałym zależały inwestycje oczywiście od konkursów, czyli od naszych wniosków, jak będą rozpatrzone w Urzędzie Marszałkowskim.